Dzień dobry. Na dzisiejszy odcinek Mistake Busters postanowiłem przywdziać hełm. A to z tego względu, że po przedstawieniu tematu zapewne będziecie chcieli we mnie rzucać ciężkimi przedmiotami. A ja mam jeszcze bardzo dużo rzeczy do przekazania. Tematem dzisiejszego spotkania będzie bowiem sztuka przytakiwania przy pomocy słów so oraz neither. Dobra, jeszcze nic ciężkiego nie naleciało, w związku z czym zbieram się na odwagę i przedstawiam temat. Oto zdanie pierwsze. I like strawberry jam. Lubię dżem truskawkowy. Któż by go nie lubił, w związku z tym odpowiedź ja też, aż się ciśnie na usta. Oczywiście możemy powiedzieć me too, nie jest to bynajmniej błąd, ale istnieje o wiele ciekawsze, ambitniejsze rozwiązanie. Przytaknięcie. Rozpoczynamy od słowa so. Następnie wykorzystujemy czasownik posiłkowy charakterystyczny dla danego czasu. Tutaj mamy present simple, a więc będzie to do. I kończymy odpowiednim zaimkiem, w tym przypadku jest to I. So do I. Ja też, ja również. Co należałoby zrobić, gdybyśmy to I zamienili na kogoś innego, gdyby ktoś inny stwierdził, że on też lubi dżem truskawkowy. Skoro mamy he, wystarczy zmienić formę czasownika posiłkowego. So does he. Dobra, nadal nie nadlatuje nic ciężkiego, czuję się bezpiecznie, w związku z tym szybko przechodzę do zdań kolejnych. We came home late last night. Mamy tutaj czas przeszły. Poprawka będzie dotyczyła czasownika posiłkowego. Zamiast do używamy did, gdyż jest to charakterystyczny czasownik posiłkowy dla czasu past simple. W przykładzie ostatnim mamy will, czasownik modalny, który możemy wykorzystać w tego typu odpowiedzi bez najmniejszej trudności, a zatem she will stay here, ona tu zostanie. So will I. Ja również zostanę. No już coś powinno na mnie zlecieć, skoro nic się nie dzieje, znaczy, że słuchacie, a więc szybko przedstawię również odpowiedzi do zdań przeczących. Zamieńmy I like strawberry jam na coś, co się w głowie nie mieści. I don't like strawberry jam. Ja nie lubię dżemu truskawkowego. We came home, we didn't come home. I na końcu she won't stay. Zamieniliśmy to na zdania przeczące. Jak w takim przypadku zgodzić się ze zdaniem przeczącym? Jak powiedzieć ja też nie? Sytuacja jest bardzo prosta. Wykorzystujemy ten sam schemat, jedynie zastępujemy słowo so słowem neither. A więc I don't like strawberry jam. Neither do I. We didn't come home. Neither did we. She won't stay, neither will I. Innymi słowy, uzyskaliśmy tym samym serię eleganckich odpowiedzi brzmiących ja też nie. No cóż, zdaje się, że teraz już przesadziłem, zaraz na pewno w moją stronę polecam jakieś granaty, w związku z tym cichutko się ulatniam i do zobaczenia w kolejnym rozdziale. Trzymajcie się.